Nadal brak porozumienia między władzami Wałbrzycha a protestującymi już ósmy dzień matkami bezprawnie zajmującymi pustostany. Dzisiaj kobiety pikietowały pod Urzędem Miejskim. W Wałbrzychu był Maciej Maciejewski. Zamiast zapowiadanej kilkutysięcznej manifestacji przed ratuszem wraz z gapiami zjawiło się około 400 osób. Protestujące nie rozmawiały z dziennikarzami. Nie udzielamy żadnych informacji. Nie chcemy się wypowiadać, już jesteśmy zmęczeni. Kiedy przed ratuszem trwała manifestacja, prezydent Wałbrzycha, tak jak przez kilka ostatnich dni, oczekiwał na protestujące w Centrum Dialogu Społecznego. Największym naszym problemem na dzisiaj są osoby, które pośredniczą między tymi paniami a nami. Osoby, które sobie uzurpują prawo występowania w ich imieniu i, śmiem twierdzić, przy okazji załatwiają swoje zupełnie niezwiązane z interesami tych pań interesy. Piotr Kruszkowski miał na myśli m.in. radnego Ryszarda Nowaka, który od początku usiłuje pomóc protestującym. Poprosiły mnie panie o pomoc i myślę, że każdy człowiek o zdrowym rozsądku by tej pomocy udzielił. Pikietę prowadzili przedstawiciele różnych organizacji spoza Wałbrzycha. Z transparentem odwracacie się w tą stronę, tu będziemy mówić. Z Poznańskiego Stowarzyszenia Pomocy Eksmisyjnej, z Górnośląskiego Oddziału Związku Sierpień 80 i Polskiej Partii Pracy. Dlaczego przez 10 lat nikt w tym mieście, w tym urzędzie nie rozwiązał problemu tych ludzi? Pikieta przekształciła się w wiec przeciwko prezydentowi Wałbrzycha. Chcemy demisji! Chcemy demisji! Ja jestem gotowy spotkać się w każdej konstelacji, czyli pojedynczo z tymi paniami, jestem gotowy spotkać się z nimi wszystkimi naraz. Lewicowi radni żądają odwołania wiceprezydenta Wałbrzycha, odpowiedzialnego za gospodarkę mieszkaniową. Nadzwyczajna sesja poświęcona tej sprawie odbędzie się w poniedziałek. Maciej Maciejewski, Wałbrzych. Po manifestacji doszło do rozmów między prezydentem Wałbrzycha i protestującymi. Te rozmowy trwają nadal. O ich skutkach będziemy informować.